Humory, cieszmy się z tym wszystkim, bo już niedługo będzie zimno i padało znowu. Zostawiamy smutne myśli, same pozytywne myśli. Uwaga, pierwsza pozytywna informacja dzisiaj, bardzo dobra informacja do wygrania albo 10 tysięcy złotych, albo milion w finale. 5 razy w tygodniu 10 tysięcy złotych czeka. Możesz już teraz zgłosić się do Ekstra Gry, wysyłając SMS o treści milion pod numer 7327 albo telefonując pod numer 704-307-555. Zagraj teraz o 10 tysięcy złotych, może potem trafi ci się milion. To jest też informacja dla wszystkich tych, którzy się będą zgłaszać do naszego dzisiejszego programu. Wy informacje o tej Ekstra Grze dostaniecie po programie na swoje telefony. A teraz zapraszam do naszych dzisiejszych konkursów. Uwaga! Ważna rzecz, szukamy ptaków. Uwaga, nazwy ptaków, które gdzieś tam wśród liter mają literkę R. My mamy trzy takie nazwy na tablicy. Już teraz możecie myśleć, bo za każdą nazwę dobrą, czyli albo numer 1, albo numer 2, albo numer 3, zapłacić numer... Tu, tak? Nie, nie tu. Nie tu, tu. Tu, tu, tu jest turkawka. Proszę bardzo, 300 zł pierwsze zdobyte. Gratuluję, wysyłamy pieniążki w ciągu 5 dni roboczych i gramy dalej. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Strzyżyk. Strzyżyk, ojej. Można sobie język połamać. Mam nadzieję, że wśród tych będą te dwie. Halo? Ara. Ara, nie. Jeszcze zapraszam 4 osoby, 4 hasła. A może to być ta sama osoba, która jeszcze się 4 razy dodzwoni, może zgarnie obie nagrody. Halo, halo? Cietrzew. Dobrze, proszę pani, pani wygrała 300 zł. Gratuluję, proszę, jest kolejna odpowiedź. Została nam jeszcze jedna odpowiedź, jeszcze jedna nagroda 300 zł i to była osoba czwarta, czyli jeszcze 3 osoby. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Cyraneczka. Cyraneczka, nie. Jeszcze dwie osoby będą miały szansę. Czy jeszcze jedna? Czy się pomyliłam w swoich obliczeniach? A nie, jedna. Pomyliłam się w swoich obliczeniach. No to jest to najważniejszy moment w tym konkursie. Zapraszam ostatnią osobę. Kto ma nową nazwę? Ptak z literą R. I to jest ten moment. Halo? Halo? Czy to jest remis? Nie, to nie jest remis. Ja pokażę, co to było. Aj, prościej. Żuraw. Żuraw jest literka R, ale świetnie. Dwie osoby wygrały, dwie nagrody zdobyte. Gramy dalej. Teraz zupełnie inny konkurs, zupełnie na czym innym będzie polegał. Trzeba będzie bardzo uważnie się przyglądać temu, co już widzicie na ekranie. Oto zagadka na teraz. I teraz uwaga. Tych obrazków jest aż 60. Uwaga, zmiana dotyczy nagród. Za dwa obrazki zapłacę dwa razy więcej, czyli 2000 zł za dwie odpowiedzi. Za cztery odpowiedzi zapłacę 4000 zł, czyli każda odpowiedź jest warta 1000, z tym, że za jedną nie zapłacę. Płacę za dwie albo za cztery. Czy to do wszystkich dotarło? Tak dzisiaj dzielimy, tak, taki jest dzisiaj regulamin tego konkursu. Za każdym razem wprowadzamy jakieś zmiany, więc słuchajcie uważnie. Dzisiaj płacę albo za dwie odpowiedzi, albo za cztery odpowiedzi, albo 2000, albo 4000. Ale teraz, jeśli miałeś dwie odpowiedzi wcześniej, to grałeś o 1000, a teraz już grasz o 2000. Jeśli miałeś cztery odpowiedzi, grałeś o 2, a teraz grasz o 4000 zł. Czy 4000 zł nie poprawiłoby twojej sytuacji? Czy 2000 zł nie sprawi, że uśmiechniesz się szeroko? Ile normalnie trzeba sobie trudu zadać, żeby zarobić takie pieniądze, prawda? Wiemy coś o tym. A tu, w tym naszym programie, może się to udać w ciągu kilku sekund. Być może wystarczy jeden telefon. Ja obiecuję, że wyślemy nagrodę w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli ją zdobędziesz, teraz, dzisiaj, 2 albo 4000 zł. Wszystkich obrazków jest 60. Jeszcze raz przypominam, może ktoś dopiero teraz włączył telewizor. Masz jeszcze szansę, dopóki nie ma sygnału na antenie, masz szansę. Wszystkich obrazków jest 60, 56 jest identycznych pod każdym względem. 4 są inne, ale każdy inny inaczej. Czyli każda różnica polega na czym innym. Jeśli znajdziesz dwa obrazki różniące się od pozostałych, możesz wygrać 2000. Jeśli znajdziesz komplet odpowiedzi, czyli 4, możesz wygrać 4000 zł polskich. Czekam na sygnał.
chciałabym teraz zajrzeć do waszych domów. Ciekawa jestem, jak to wygląda, to poszukiwanie. Czy ktoś podszedł pod sam telewizor, żeby widzieć dokładnie? Warto to zrobić, warto znaleźć te różnice, jeśli w ogóle zakładacie, że się zgłosicie. No i co? Słuchajcie, coraz mniej czasu, ale wierzę, że to się uda. Na pewno już ktoś ma przynajmniej... No. Dzień dobry. Dzień proszę, dobry. Tak. 13. 35, dobrze. I? 28. Tak. I 38. 38, dobrze! Dobrze, proszę pani, 4 prawidłowe odpowiedzi. Wygrywa pani 4000 zł. To jest chwila szczęścia. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz ważna informacja. Pamiętajcie o naszym konkursie. Do wygrania w finale milion. Wyślij SMS pod numer 7327 o treści milion albo zadzwoń. 407, nie, do widzenia. Już miało się zacząć granie na ekranie, a tutaj przenieśliśmy się w jakieś średniowieczne mury. Otóż tak, dzisiaj przenosimy się w czasie z naszym programem i mamy specjalnych na tę okoliczność gości. Witam Asię i Bartka, oni są z Andegaweńskiego Pocztu Najemnego. Asiu, w jakim jesteśmy wieku teraz? XIV wiek, średniowiecze. A ty kim jesteś? Damą dworu. Co robi dama dworu? Dama dworu spędza czas razem z królową. Mhm. Dotrzymuje jej towarzystwa. Dokładnie. To proszę, dotrzymuj mi dzisiaj towarzystwo. Bartku, to ty wymyśliłeś tę grupę? Tak jest. To użyłem przed niespełna 3 latami Andegaweński Poczet Najemny. Mhm. Tak, tu już się znaleźliśmy. To jest twoje hobby, twoje zainteresowanie? Jak najbardziej. Tak, przyjemne z pożytecznym połączeniem. A chciałbyś się naprawdę przenieść w tamte czasy, do XIV wieku? Tylko na odpowiednią pozycję. Rozumiem, że gdzieś blisko dworu, tak? Jak najbardziej, na dwór najlepiej. Zaczynamy granie na ekranie. Powiedzcie na takie urozmaicenie, bo mnie się bardzo podoba. Zaczynamy granie na ekranie. Po staremu będą u nas konkursy i możliwość wygrania naprawdę sporych pieniędzy. No właśnie, spore pieniądze czekają też w ekstra grze. Drodzy Państwo, tu mowa o całym milionie złotych. Jest taka jedna nagroda, losowanie coraz bliżej, a 5 razy w tygodniu można wygrać 20 tysięcy złotych i to się naprawdę zdarza. Wczoraj znowu się komuś udało. Dlatego jeśli masz ochotę, to zgłoś się pod numer 7327. Należy wysłać SMS o treści milion albo zatelefonować pod numer 704-307-555. A teraz konkurs, który dzisiaj będziemy rozgrywać w tej niezwykłej scenerii. Zapraszam Was do rozwiązania tej zagadki. Oto zestaw liter. Uwaga, one też dzisiaj trochę inaczej wyglądają, więc musicie przyzwyczaić swoje oczy, żeby dokładnie widzieć, jakie to literki. Z tych liter trzeba układać słowa. Jakie? Jakie Wam tylko się uda. Ja mam aż 5 odpowiedzi na tej mojej niezwykłej dzisiaj tablicy tarczy. 5 odpowiedzi ułożone są to słowa z tych właśnie liter. Kto mi poda na antenie jedną z tych 5 odpowiedzi, wygra i to uwaga, aż 200 zł. Więc czekam już teraz, jeśli masz ukończone 18 lat. Dzwoń, numery są podane na ekranie. Pamiętaj o tym, że jest opłata, która też zresztą jest podana za każde połączenie, takie, które trafi, jak i takie, które nie trafi na antenę, ale to jest opłata tylko i wyłącznie za połączenie, a nie za czas jego trwania. Nagrodę wyślemy w ciągu 5 dni roboczych, jeśli uda się ją dzisiaj wygrać. Kto wie, może nawet poprosimy ten goszczący dzisiaj u nas poczet, żeby ci dostarczył te pieniądze. Pamiętaj też o tym, że wszystko jest legalne w tym programie. Regulamin programu został zatwierdzony przez dyrektora Izby Celnej i program jest realizowany w oparciu o licencję wydaną przez niego. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej www.tvn.pl albo na 860 telestronie. No dobrze, tyle się tutaj dzisiaj dzieje, ale jeszcze nie mam żadnego gościa sprzed telewizora w tym naszym dzisiaj średniowiecznym studio. Wymyśl słowo. Jest pierwszy gość. Halo? Halo? O, słyszę sygnał. Coś się stało. Ktoś się rozłączył. No nic. Umówmy się, że tak nie robimy, że jeśli już ktoś dzwoni, to zostaje przy telefonie. Halo? Elżbieta. Dzień dobry, Elżbieto. Jakie słowo ułożyłaś z tych liter? Krypta. K-
krypta da się ułożyć, ale tego hasła nie ma na naszej tablicy. Pozdrawiam serdecznie. No i właśnie tak to trzeba robić. Drodzy Państwo, 5 nagród po 200 zł. Układacie słowa z liter, które tutaj są widoczne na tej naszej też dzisiaj takiej trochę średniowiecznej grafice. Słowa mogą być krótsze, dłuższe, 3, 4, 5, 6, 7-literowe. Jeśli trafisz w jedną z tych 5 odpowiedzi, zarobisz pieniążki. Mieliśmy pierwszą odpowiedź krypta. Też starajcie się zapamiętywać te hasła, które padają na antenie, żeby ich po prostu nie powtarzać. No i już można próbować. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka odpowiedź? Tak. Tak, da się ułożyć, ale tego hasła też nie ma. Pozdrawiam. Gra trwa. Trwa nasz konkurs, czekają nagrody. I już mam gościa na antenie. Halo. Dzień dobry. Jakie to hasło? Tapir. Tapir. Patrzę, da się ułożyć, nie ma tego hasła. Pamiętajcie też o jednym, tutaj żadna literka w tym zestawie się nie powtarza, więc jeśli układacie swoje hasła, to nie mogą się powtarzać w nich literki. Dzisiaj mamy taki trochę, no nie trochę, nawet bardzo, najbardziej jak mi tylko przychodzi do głowy, wyjątkowy program, program średniowieczny. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie hasło? Pirat. Pirat, też nie, do usłyszenia, szukamy dalej. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was teraz właśnie poda dobrą odpowiedź. To jest bardzo dobry moment, bo mamy podwyżkę. Proponuję już 300 zł za każdą z tych 5 odpowiedzi. Wciąż 5 nagród do zdobycia. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się Pani podoba nasze średniowieczne dzisiaj studio? Fajne? Bardzo fajne, tak. Fajne, no to dobrze. Ja się bardzo dobrze tutaj czuję. Proszę podać hasło. Trop. Trop. Nie ma tego hasła. Do usłyszenia. O, szkoda, że nie udało mi się nagrodzić pani, ale w którymś momencie to się na pewno uda, więc układajcie nowe słowa. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, co panu przyszło do głowy? Kopa. Kopa. Też nie, też nie. Gramy dalej. Ja patrzę na te hasła, które są dzisiaj rozwiązaniami. To nie są słowa, których nie znacie. Więc myślę, że jeśli będziemy z takim zaangażowaniem rozwiązywać konkurs, to się na pewno musi udać. Halo. Dzień dobry. Jakie może być hasło? Ło, jakie tam zamieszanie. Por. Jeszcze raz. Por. Por? Nie. Por. Tor. Proszę przeliterować. T-o-ry. Tor. Tor. Nie, to nie jest to hasło. Nie, to nie jest to hasło. Oj, dużo tam się działo u pana w domu. Straszny był hałas. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka może być odpowiedź? Rym. Rym też nie, do usłyszenia, ale mam nadzieję, że będziecie próbować dalej. Mamy wciąż 5 haseł i teraz uwaga, kolejna podwyżka, już po 400 zł. To robi wrażenie. W sumie 2000 zł do zdobycia w tym naszym pierwszym dzisiaj konkursie. Kto zgarnie nagrodę? Halo? Halo. Dzień dobry, jakie może być słowo? Tropik. Tropik, dobrze! Dobrze, to jest odpowiedź numer 5, proszę bardzo, ale pan świetnie to zrobił. Jest, proszę, o tutaj pokażę, że to jest ta odpowiedź, tropik, wraca na tablicę, żebyśmy już o nim pamiętali. I 400 zł zdobyte właśnie, tak to trzeba robić. Jeszcze do wygrania 4 nagrody po 400 zł, czyli 1600 zł, ale bym zrobiła, pokazałabym wam rozwiązanie. Halo? O, dzień dobry. Dzień dobry, jakie może być hasło? Karty. Karty, tego nie ma, ale udało się już raz, więc to jest możliwe. Mamy jeszcze 4 nagrody, 4 hasła i teraz uwaga, te nagrody znowu idą w górę. Po 500 zł za każdą z tych 4 odpowiedzi. Układacie słowa, przypominam, z tych liter. Je cały czas widać na naszej grafice. Krótsze, dłuższe, jakie wam przyjdzie do głowy? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jakie hasło? Patyk. Patyka nie mamy. Do usłyszenia. Gramy dalej i rozdajemy pieniądze. Jeśli ktoś trafi w odpowiedź, którą przygotowaliśmy, jest tutaj schowana. Jest na razie ukryta. Halo? Optyk. Optyk, optyk. Nie ma tego hasła. Pozdrawiam serdecznie. Szukamy dalej. 9 liter. To daje nam jakąś ograniczoną ilość sensownych słów, które da się ułożyć z tych liter. 500 zł do zdobycia za każdą z tych dobrych odpowiedzi, czyli w sumie 2000 zł w puli nagród. Halo? Dzień dobry. Jakie hasło? Mit. Mit. Też nie. Do usłyszenia. K-R-Y-P-T. Literka ta następna A, O, M, I, O. Takie są litery do dyspozycji. Halo? Halo? Dzień dobry. Jakie hasło? Rytm. Jeszcze raz? Rytm. Rytm. Nie, nie ma tego słowa. Do usłyszenia.
Uwaga, słuchajcie, mam ogłoszenie. Poproszę o zegar, do końca tego konkursu zostaje nam 2 minuty. Czas start. Kto jeszcze w tym czasie dostanie się na antenę? Kto zda radę ułożyć jakieś słowo? Ja wiem, że dzisiaj może to, co się dzieje tutaj wokół mnie, was troszeczkę rozprasza. Fantastyczne średniowieczne studio nam się zrobiło. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie może być hasło? Optyka. Optyka, dobrze, dobrze, proszę pani. Odpowiedź numer 4. Ojej, między tymi strzałami uda mi się do niej dotrzeć. Jest, zobaczcie, jest optyka. Gratuluję, wygrała pani 500 zł, do wygrania jeszcze 1500. I tylko jedna ważna informacja, trzeba mieć ukończone 18 lat, żeby móc u nas zagrać. Halo, dzień dobry. Promyk. Promyka nie mam. Do usłyszenia, pozdrawiam. Zostało jeszcze ile? Minuta? 16-15 sekund. To jest czas do końca tego konkursu. Układacie słowa z liter, które cały czas widać na naszej grafice. 1500 zł w sumie do wygrania w tym konkursie. Mamy jeszcze trzy odpowiedzi. Udało się trafić w optykę i w tropik. Kto zgadnie następne słowo? Jeśli masz jakieś słowo, to się pospiesz. Bo to jest ostatnia minutka. Ostatnie sekundy. Halo? Witam serdecznie, czy to jest kopa? Czy to jest kopa? Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Do usłyszenia, ale mamy jeszcze, no jeszcze trochę nam zostało. Jeszcze jest tych sekund troszkę, więc myślę, że ktoś zdąży. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jakie hasło? Tomik. Jeszcze raz? Tomik. Tomik, nie? Do usłyszenia, pozdrawiam. 30 sekund, pół minuty. To jest ostatnie pół minuty tego pierwszego dzisiaj konkursu i szansa na jedną z trzech odpowiedzi, które jeszcze można zdobyć za jedno z tych trzech haseł. Halo? Halo. Dzień dobry, jakie hasło? Rytmika. Rytmika też nie. Do usłyszenia, pozdrawiam i uwaga, 14, 13, 12, 11, w ostatniej sekundzie czasami się udaje. Więc kto da radę? Uwaga, 8, 7. 6, 5, 4, jest telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka może być odpowiedź? Atom. Też nie. Przykro mi bardzo. Uwaga, teraz wam pokażę te trzy, których nie udało się odgadnąć. To było jedno z tych haseł, to kopyta. Kolejne hasło to, uwaga, motyka. I ostatnie, prym. No nic, słuchajcie, tropik i optyka. Za te dwa hasła zapłaciłam. Zanim przejdę do kolejnego konkursu, przechodzę do naszych dworzan, bo jesteśmy na dworze, no na przykład królowej, a właściwie króla. Uciekło mi Jadwigi, no tak, żona Jagiellończyka. Słuchaj, co ty robisz, Asiu? Sznureczki, bardzo, bardzo potrzebne. Tak się robiło sznureczki tak w średniowieczu? Tak się robiło, dokładnie. Jedna a skąd o tym wiesz? Ryciny. Ryciny i różne, i różne tego pewnie, typu rzeczy. Nie wiem, no, teksty, gdzie można coś znaleźć. Do czego są takie sznureczki? Na przykład do sznurowań. A czy wy sami robicie te swoje stroje? Wszystko. Wspaniałe. Doskonały pomysł zresztą, jeżeli chodzi o sznurowania, bo i nakładali na siebie wiele warstw materiału. Jakby guzik nakładał się na guzik, byłoby to bardzo nieprzyjemne. No tak. Pełen komfort. A ty powiedz mi, Bartku, gdybyś miał się przedstawić komuś średniowiecznych. Chciałbym się przedstawiać to tak inaczej. To jak by to brzmiało? Łowczy jej królewskiej mości, króla Jadwigi Antygaweńskiej. No wspaniale. Czy łowczy robi sam dla siebie strzały? Jak najbardziej. Mhm. Asiu, nasi widzowie mogą cię znać, no teraz cię poznali widząc w tej wspaniałej sukni, ale twój głos może im się wydawać znajomy. Zdradzę państwu tajemnicę. Asia należy do zespołu naszego programu i pracuje w miejscu, gdzie jest kontakt z widzami poprzez telefon. Czy możesz powiedzieć pierwsze zdanie, jak dzwonisz do kogoś powiedzieć mu, że wygrał pieniądze, to co mówisz? Pierwsze zdanie. Przedstawiam się. Ale możesz teraz to powiedzieć. Dzień dobry, tylko Soleja Joanna, telewizja TVN. O właśnie, taki sygnał, takie słowa możecie usłyszeć, jeśli wygracie w naszym programie. Zostańcie tu z nami, a ja mam kolejny konkurs dla naszych gości. Uwaga, uwaga, dla gości sprzed telewizorów. 1500 zł do wygrania. Może was o tym poinformować Asia albo inny pracownik, ale to jest możliwe. Pamiętaj, że trzeba się tylko do nas zgłosić, jeśli jesteś osobą pełnoletnią. I ten konkurs polega na tym, że trzeba ułożyć nazwę zwierzęcia. To nie jest proste, bo w tej nazwie nie może być ani jednej z tych wszystkich liter, które macie tutaj wypisane. No i to jest cały problem, bo tych liter jest naprawdę bardzo dużo, więc znaleźć taką nazwę może to nie być łatwe zadanie, ale myślę, że to się uda. Dzisiaj taki wyjątkowy program, że w
związku z tym myślę, że i nasza nagroda może będzie jakaś bardziej wyjątkowa. 1500 zł było, to już historia. 3000 zł. Proponuję 3000 zł za rozwiązanie tej zagadki. Ja wiem, że to może potrwać. Ja wiem, że pewnie musicie poświęcić trochę czasu. Sama bym miała z tym problem. Tak w pierwszej chwili, w pierwszych sekundach nic nie przychodzi do głowy, bo tutaj jest wypisany prawie cały alfabet. No właśnie, chyba trzeba sobie przypomnieć cały alfabet i znaleźć takie słowo, znaleźć taką nazwę zwierzęcia, w której nie występuje żadna z tych liter, a w nagrodę aż 3000 zł. W dzisiejszym programie. Dzisiaj mamy piątek przed takim trochę dłuższym weekendem. Myślę, że jak ktoś właśnie dzisiaj wygra te 3000 zł, to naprawdę będzie okazja do tego, żeby, to nie wiem, może nawet to i świętować. Wprawdzie pieniążki wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych, czyli to też niedługo, ale wiedząc o tym, że przyjdą do ciebie już w tak krótkim okresie, będzie można sobie na coś więcej pozwolić. 3000 zł, tylko trzeba rozwiązać zagadkę. Jakie zwierzę w swojej nazwie nie ma żadnej z tych liter? To naprawdę nie jest prosty konkurs. Trzeba się zastanowić, co ci przychodzi do głowy. Jeśli znajdziesz taką odpowiedź, sprawdź jeszcze raz, czy aby na pewno gdzieś jakaś literka się nie powtarza, bo tutaj jest ich no, cała masa. Ale kto jest cierpliwy i kto się uprze, że te pieniądze będą należały do niego, ten konkurs rozwiąże. Potem zapraszam na antenę. To jest możliwe w każdym naszym programie. Co chwilę ktoś na antenie gości i co chwilę ktoś wygrywa. Takiej nagrody jak ta teraz, dzisiaj jeszcze nie było, 3000 zł w tym niezwykłym, przeniesionym troszeczkę w czasy programie, ale mam nadzieję, że to wszystko nie sprawi, że nie poświęcicie swojej uwagi konkursowi, bo teraz trzeba na tym się skupić, na tych literkach i na rozwiązaniu naszej zagadki. 3000 zł dla osoby pełnoletniej, zadzwoń, jeśli wiesz jakie to hasło, po prostu dzwoń. Nie czekaj, aż inni odnajdą ten wyraz. Znajdź go i zadzwoń od razu. Dzisiaj program jest krótszy niż zwykle. W ogóle te nasze programy nie są zbyt długie. Mamy mniej czasu na konkursy, a to dlatego, że mamy gości i takie niezwykłe rzeczy, które się tutaj dzieją w studio. Dlatego naprawdę nie czekaj. Już nie czekaj. Zrób to teraz. Wygraj te 3000 zł. Będziemy mieć już to z głowy i będziemy mogli zająć się kolejnymi atrakcjami. 3000 zł czeka. Może ja za dużo mówię. Może dam ci czas na to, żebyś pomyślał, drogi widzu pełnoletni. Co? Tak się umawiamy. Ja przez chwilę nic nie mówię, ty się zastanawiasz nad hasłem, a jak się zastanowisz, to nam o tym powiesz. Dobra? No to myślimy. Co to może być? Mogę was troszkę naprowadzić. To jest zwierzę, które kojarzy się z epoką średniowiecza. Ale to jest trudny konkurs, słuchajcie. Właśnie chyba też i dlatego, że to może nie jest tak popularna nazwa. Zapraszam, jednak mam nadzieję, że ktoś sobie z tą zagadką poradzi. Do wygrania 3000. Jeszcze raz szybciutko przypomnę, na jakich zasadach to wszystko funkcjonuje. Otóż jeśli znajdziesz nazwę zwierzęcia, które nie ma żadnych z tych liter, żadnej z tych liter w swojej nazwie, to zadzwoń do nas, jeśli jesteś osobą pełnoletnią. Dwa numery do dyspozycji, jeden dla telefonów komórkowych, drugi dla telefonów stacjonarnych. Pamiętaj o tym, że jest opłata za każde połączenie, takie, które trafi, jak i takie, które na antenę nie trafi, ale to jest opłata tylko za połączenie, a nie za czas jego trwania. I rzecz najważniejsza, nagroda w tym konkursie to aż 3000 zł. I my te pieniążki wyślemy w ciągu 5 dni roboczych, tylko nie mamy na razie zwycięzcy. To jest problem. Mam nadzieję, że jakoś uda nam się ten problem rozwiązać wspólnymi siłami. Znaczy ja zapraszam do konkursu, ale ktoś na to zaproszenie musi odpowiedzieć. Czy 3000 zł to jest tyle, ile podoba ci się, ile by ci wystarczyło? Zastanów się, co można zrobić z takimi pieniędzmi jeszcze w sierpniu, bo te pieniążki na pewno jeszcze w sierpniu będą twoje. Jedno słowo, jeden wyraz, no może trudny rzeczywiście, może taki troszkę nie za bardzo popularny, ale zastanów się, poszukaj tych liter, z których można ułożyć to słowo. I teraz uwaga, koniec programu. Drodzy Państwo, no niestety, ale żeby jakoś osłodzić tę przykrą wiadomość, podwyżkę proponuję. Uwaga, gramy o 5000 zł.
5000 zł. No za takie pieniądze ktoś, kto jest zainteresowany historią, myślę, że może sobie całkiem przyzwoity strój skompletować. 5000 zł czeka, ale to jest naprawdę koniec programu. Uwaga, jedna odpowiedź, jedno słowo, które w nazwie nie ma żadnej z tych liter. To jest nazwa zwierzęcia. Znajdź, prześledź te wszystkie literki, które tu są wypisane i znajdź te, które zostają do dyspozycji. Ułóż z nich nazwę zwierzęcia, wygraj 5000 zł. Dzisiaj przenosimy w czasie. Przenieśliśmy się kilkaset lat wstecz, czasy średniowiecza. Ale technika działa jak najbardziej tak, jak być powinno w XXI wieku, czyli jest grafika, jest możliwość dodzwonienia się do nas do studia. Więc mam nadzieję, że ktoś z tego skorzysta. Uwaga, kończymy program. 5000 zł. Mogą być twoje. Już za chwilkę to się okaże. Do kogo szczęście się uśmiechnie. Ale nie uśmiechnie się, jeśli mu nie pomożesz. Bo to ty bierzesz telefon do ręki, to ty zadajesz sobie trud, żeby znaleźć to rozwiązanie. I to ty wykręcasz jeden z naszych dwóch numerów. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Słuchajcie, robimy tak. Odliczam od 10 do 0. I w tym czasie czekam na odpowiedź na antenie. To jest ostatni moment, kiedy możesz grać o 5000 zł. Uwaga, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Muszę odliczać dalej, bo kończymy. Dwa. A oni spokojni, a ja tutaj takie emocje odczuwam. Kto z was wygra 5000 zł? Słuchajcie, było już dwa. To jest koniec programu. Czekam na rozwiązanie zagadki. Jaka nazwa nie zawiera żadnej z tych liter? Nazwa zwierzęcia. Musimy kończyć, ale na koniec fantastyczna nagroda. Nie oszukujmy się, 5000 zł to jest bardzo dużo pieniędzy. 5000 powędruje do... Słuchajcie, muszę już kończyć. Uwaga, 1. I odpowiedź brzmi. Czy usłyszę sygnał? Dopóki nie ma tego dźwięku, walcz o te pieniądze. To jest jeszcze możliwe. No słuchajcie, kończę odliczanie, nie ma na co czekać. Było 1. No to czas na 0. Koniec. Szybciutko odpowiedź teraz. Koniec czasu. Jest telefon, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, czy znalazła pani tę nazwę? Tur. Tur, dobrze, tur to jest zwierzę warte 5000 zł. Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych, gratuluję.
Przypominam jeszcze o jednej naprawdę wartej zainteresowania rzeczy. 20 tysięcy złotych albo milion. Te pieniądze mogą być twoje. Tutaj są szczegóły, możesz je też znaleźć na naszej stronie internetowej. A na zakończenie jeszcze zajrzę do naszych gości. Przypominam, Andy Gaweński, Poczet Najemny. Swoją drogą, gdzie można was spotkać na żywo? A najlepiej już w ten weekend na turnieju w Chudowie. I co tam będziecie robić? Ty będziesz dalej te sznureczki, Asiu? Może nie. Nie tylko. A co jeszcze? Będzie można zobaczyć tańce średniowieczne? Będzie można zobaczyć tańce, turniej łuczniczy, turniej bojowy. Pieszy, bojowy. Dużo też będzie rzemieślników prezentowało swoje umiejętności, wyroby. Może przyjechać, zobaczyć. Wy nawet buty potraficie sobie zrobić podobno. Ojej, jaki się tu tłum zrobił w naszym studio. Ewa i Andrzej zawitali w naszym studio i oni zajmą miejsce Asi i Bartka w kolejnym programie Apetyt na kasę. I nad tym wszystkim będzie próbowała zapanować Bożenka, także zostańcie koniecznie i do zobaczenia. Miłego dnia. Czyli naprawdę szybko, bo już do przyszłego wtorku. Dzisiaj wtorek, za tydzień najpóźniej te pieniążki zostaną do ciebie wysłane. Pula nagród z naszej super loterii to 4 miliony złotych polskich, dlatego kto ma ochotę i trochę umiejętności, jeśli chodzi o rozwiązywanie naszych konkursów, to zapraszam, może korzystać z tego. Regulamin programu został zatwierdzony przez dyrektora i specjalny program jest realizowany w oparciu o licencję wydaną przez niego. Jeszcze tylko powiem, że kto chce zapoznać się z naszym regulaminem, to jest na 860 telefonu. Tutaj człowiek się mógł pogubić w tym wszystkim, tym bardziej, że wyraz jest po prostu bardzo długi, a teraz już wiecie, od której literki zaczynacie. Też się można pogubić, to nadal nie jest bardzo proste zadanie, ale już bardziej spodziewamy się tego, że możliwe do rozwiązania. I teraz uwaga, wyścig między wami. Kto pierwszy sobie z tym poradzi i trafi na antenę, wygra tę nagrodę. 300 zł czeka. Dlatego kto już teraz poskłada te wszystkie literki, to bardzo, bardzo proszę, można już rozwiązać ten konkurs. Pamiętajcie o tych strzałkach. Strzałki, na każdym polu z literą jest narysowana strzałka. Ona pokazuje, w którą stronę należy się poruszać. 300 zł. Dzisiaj wygrasz, dostaniesz je w przyszłym tygodniu. No i super. I życie uśmiecha się do ciebie i świat należy do ciebie. I na dodatek nie 300 zł, ale 500 zł. 500 zł już do zdobycia. A co? W końcu wiosna nadchodzi, nadeszła. Dzisiaj mam nadzieję będzie to nie jedyna niespodzianka. Będzie sporo tych niespodzianek. Dlatego zachęcam od pierwszego do ostatniego konkursu. Bierzcie w nim udział, bo można wygrać, można sobie poprawić samopoczucie, no i stan finansowy też. Kto rozwiązał już tę zagadkę? No dobrze, mamy P. Od P, jeszcze raz zwrócę do tego konkursu, bo może nie wszyscy się połapali. Od P widać, w którą stronę mamy powędrować, bo jest strzałka, która to wskazuje. Potem od następnej literki znowu i tak dalej, ale zauważcie, że czasami trzeba nagle zmienić kierunek ruchu, nagle powędrować po skosie. Wszystkie litery muszą zostać wykorzystane, nie można też przejść dwa razy przez jedno pole, tylko raz, każda literka tylko raz. Jakie to jest słowo? Jakie to słowo? Kto wykorzysta tę okazję, która zaistniała, taki szczęśliwy zbieg okoliczności? Ja jestem tutaj z tym konkursem, z nagrodą, a ty jesteś teraz przed telewizorem. W przeciwieństwie do być może większości, która w tym czasie albo w pracy, albo z dziećmi na spacerze w parku. Wykorzystaj to, jeśli ty teraz jesteś przed telewizorem i znasz już rozwiązanie, bo myślę, że już jednak pojawiają się takie osoby, które dały radę poskładać te wszystkie litery. Wykorzystaj tę szansę. 500 zł. Czekaj, teraz uwaga, ograniczamy konkurs. 3 minuty on będzie tylko trwał. Uwaga, czas start. Znaczy możemy rozwiązać wcześniej. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Ja nie mam absolutnie nic przeciwko, więc kto zna rozwiązanie? Już teraz łapię za telefon i dzwoni do mnie z tym hasłem. Oczywiście osoba pełnoletnia, proszę o tym pamiętać. No już można. Pamiętajcie, czas leci. 500 zł może być na twoim koncie już niedługo, bo my je wyślemy, przypominam, w ciągu 5 dni roboczych. Dzwonisz, trafiasz na antenę, tak to trzeba zrobić, no innego sposobu nie ma. Rozwiążmy pierwszy konkurs, będzie następny, będzie kolejna okazja do tego, żeby zarabiać pieniądze. Pieniądze nie małe, już na sam początek. Mamy podpowiedź, bez niej by się nie obeszło. Bez niej myślę, że moglibyśmy czekać zbyt długo na
na rozwiązanie. Teraz już wiesz, która litera jest pierwsza. Wiesz, jak się poruszać po tej mieszaninie tych wszystkich liter. Więc no, trzeba to wreszcie ogarnąć i pochwalić się, jeśli znalazłeś odpowiedź. Śmiało, śmiało już teraz. No, czekam. Milczę, czekam. Skupcie się, skupcie myśli, nie pomylcie się. Uwaga, bo już na naszym zegarze niecałe 2 minuty. Znasz rozwiązanie? Wiesz, jakie to słowo? Jest telefon! Jest! Hurra, hurra! Mamy kogoś na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią. To pani nasz pierwszy dzisiaj zwycięzca. Proszę podać hasło. Pierwszoroczniak. Dobrze, wysyłamy do pani 500 zł. Gratulujemy. Bardzo się cieszę. I zapraszam do kolejnego konkursu, bo pani nadal może w nim brać udział, w tym naszym dzisiejszym programie w zdobywaniu nagród. Uwaga, po drodze zobaczycie pewną bardzo ważną rzecz. Bankomat, który będzie od tej chwili wypłacał nagrody. Bankomat Start. A o co chodzi teraz w konkursie? Bo oczywiście bankomat i to, żeby trafić na antenę, to nie wszystko. Trzeba jeszcze podać dobrą odpowiedź. Uwaga, imię bez 3 aż liter. Bez litery A, bez litery O, bez litery K. Ile jest takich imion wszystkich? No, prawdę powiedziawszy, nie wiem dokładnie, ale na pewno nie bardzo dużo. Zobaczcie, już pieniądze wpadają do koszyczka. Jeśli masz ukończone 18 lat i masz imię męskie albo żeńskie bez liter A, O, K, możesz zabrać te pieniądze, które wypełniają pomalutku nasz tutaj pojemniczek na banknoty. To, co wpadnie, to, co bankomat wypłaci, staje się od razu nagrodą. Imiona podajecie w wersji pełnej, oficjalnej, bez zdrobnień i oto pierwszy w tym konkursie gość na antenie. Bankomat Stop, halo? Halo? Dzień dobry pani, mam sporo pieniędzy, proszę podać odpowiedź. Filip. Filip, dobrze, liczymy, proszę. 100, 150, 200, 250, 300, 350 zł. Wysyłamy, bankomat startuje, 350 zł w ciągu 5 dni roboczych zostanie wysłane. Właśnie tak, Filip, nasza pierwsza odpowiedź za 350 zł. Kto następny, bo zauważcie, że już pieniążki wpadają, już bankomat wypłaca, już może kolejna osoba się zgłosić i podać odpowiedź. Szukamy imion dzisiaj w tym konkursie, ale imion bez tych aż 3 liter. Bez litery A, bez litery O i bez litery K. Mamy pierwszą odpowiedź, Filip. Podaj mi następną odpowiedź, wygrasz. Jeśli zrobisz to na antenie, bankomat stop, halo? Dobry. Dzień dobry panu. 100, 250. Za jakie imię? Sylwester. Sylwester, dobrze. Proszę bardzo, to pana nagroda, bankomat Star. A ja już zapisuję imię Sylwester. I gramy dalej. Sylwester, 250 zł. Gramy dalej, ruszyła maszyna. Po szynach ospale, nie ospale, to nie jest a propos tego, co tutaj się dzieje, wierszyk. Tutaj wszystko się dzieje szybko, nie mamy czasu na ospałość, nie mamy czasu na lenistwo, na spóźnianie się. Bankomat pracuje, już wypłacił, proszę, zobaczcie, już jest 200 zł do wzięcia. Czy masz następne imię? Masz następne imię, świetnie, halo? Halo? Proszę podać odpowiedź, dzień dobry. Dzień dobry, Zbigniew. Zbigniew, dobrze, 100, 250 zł, gratuluję. Ta nagroda trafi do pani szybciutko, bankomat Start. I już zapraszam kolejnego widza, to był Zbigniew. Za 250 zł, słyszeliście to, co ja usłyszałam? Super, pani powiedziała, że super. Udało się wygrać 250 zł i powiedziała super. Kto chce być w takiej sytuacji, żeby móc sobie powiedzieć super? Są pieniądze do wzięcia, możesz to powiedzieć na antenie nawet, publicznie. Zobacz, ile? Proszę, liczymy tak na oko. Mamy już 200 zł. Kolejne słowo, kolejne imię bez liter A, O, K. Poproszę na antenę osobę pełnoletnią. Możesz się zgłaszać, tak jak zgłaszają się osoby już dzisiaj. Widzisz, że już mamy parę odpowiedzi na tablicy, był już pierwszy konkurs. Wszyscy, którzy mają telefony, mogą wygrywać. Jest ktoś na antenie, bankomat stop, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie imię pani proponuje? Cyryl. Cyryl. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nie było. Uwaga, liczę pieniądze. Tu jest 100, 150, 200, 250, 300, 350. Gratuluję. Bankomat Start. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cyryl. Może jeszcze dzisiaj się usłyszymy. Cyryl. I to było 350.
350 zł. 350, 250 dwa razy. Jeszcze jedna nagroda, 350. Dobra. O, świetnie, świetnie. Na takie banknoty czekaliśmy, bo teraz nagroda będzie szybciej rosła. I jest telefon na antenie. Halo, halo. Proszę panią, ja tutaj właśnie z telewizji. Bardzo proszę. Więc Jerzy. Bardzo dobrze. Proszę pani, 150, 250 zł. Gratuluję, pozdrawiam. Wysyłamy pieniążki. Bankomat start. Spodziewamy się teraz już 100 złotowych też banknotów, a tu był Jerzy za 250 zł. Znakomicie. Jerzy, Cyryl, Zbigniew, Sylwester, Filip. Te imiona już usłyszałam. Kto ma następną propozycję? Proszę, mamy 100 złotowy banknot. Świetnie. Mamy kolejne banknoty. 50, czyli mamy już 200. No chodź. 250 zł już jest. Czy wygrasz tę nagrodę? Ja pomagam troszeczkę. Jak widzicie, naprawdę staram się jak tylko mogę, żeby te nagrody były atrakcyjne, żeby program był atrakcyjny, żeby konkurs był taki, żeby się go dało rozwiązać. Kto zna jeszcze imię bez liter? A, O, K. O to pytam. Imiona w wersji pełnej, bez zdrobnień. Pamiętajcie o tym, bo nie będę mogła zapłacić, a póki co bym nie chciała, żeby ktoś się dostał na antenę i nie mógł wygrać. Kto wygra kolejne pieniądze, największe do tej pory? Zobaczcie, 100, 200, 300, 400, około 500 zł już jest, a do tej pory największa nagroda to było 350 zł. Dlaczego tak długo czekam? No, może to jest celowe działanie z twojej strony. Poczekasz dłużej, będzie większa nagroda. A, jest telefon, świetnie. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę, podaj rozwiązanie. Zygmunt. Zygmunt, dobrze. Bankomat start, a ja policzę sporo pieniędzy, więc sobie pomogę na stoliku. 100, 200, 300, 400, 500, 650 zł, moja droga. Gratuluję, pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że to też jest sytuacja, kiedy można krzyknąć super, Zygmuny, ty, 650 zł, największa do tej pory nagroda, a bankomat wypłaca cały czas banknoty. Zobaczcie, tu już jest banknot 100 zł, mamy też 50 zł i kolejny i jest telefon, bankomat stop, halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu, proszę podać rozwiązanie. Denis. Jeszcze raz. Denis. Denis, no dobrze, może być i Denis, proszę pana, 100, 150, 200, 250, 300, 350, gratuluję, wszystkiego dobrego. Bankomat start i zapisujemy imię Denis. 300, dobrze policzyłam, 350, tak było. Denis, Filip, Sylwester, Zbigniew, Cyryl, Jerzy, Zygmunt, takie mamy odpowiedzi zapisane na tablicy. Wciąż szukamy imion, bez A, O, K. Aż trzech liter nie może być w składzie liter, które tworzy 800, 6, 900, 7, 700, 7, 200, 7200. Pamiętajcie jeszcze o jednej okazji do tego, żeby zarobić pieniądze. 5000 zł w naszym konkursie SMS-owym, bo wczoraj udało się wygrać. To chyba wszystko na dzisiaj, ale mam nadzieję, że spotkamy się w następnym programie. Pa, pa.